Przed nami jeszcze jeden zaskakujący temat, a dokładnie zaskakujące wyniki badań Instytutu TNS-OBOW. Wynika z nich, że aż 17% kobiet nie myje się codziennie, a 3% używa mydła raz w tygodniu. My pytamy, czy te dane byłyby inne, gdyby w stolicy istniały, tak jak przed laty, łaźnie publiczne. Odpowiedzi szukała Wioletta Długosz. Już kąpię się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręca kran. Dziś z higieną u Polek bywa różnie. 17% nie myje się codziennie, 3% z mydłem ma kontakt raz w tygodniu lub rzadziej. Często myjemy ręce, często myjemy zęby, natomiast z taką higieną całego ciała już jest problem. To podobno wina tempa życia. Część warszawianek może maskować to na przykład perfumami, maskować swój zapach ciała, dlatego że no, nie ma czasu na to, żeby się jakoś wziąć prysznic szybki. Mężczyźni kręcą nosem. Naprawdę bardzo was proszę, dziewczyny, raz dziennie, a nie raz w tygodniu. Może nie wypucowane, bo to nie samochód, ale powiedzmy czyste i zadbane. Co na to warszawianki? Częste mycie skraca życie. Zgadza się z tym pani? Tak, dermatolog to mówił niedawno. Jest takie powiedzenie, częste mycie skraca życie. Zgadzacie się z tym państwo? Pewnie tak. Nie, absolutnie. A robi pani sobie czasami dzień dziecka? Nie. Nie, zawsze się pani myje. Zawsze. Przed wojną Warszawa mogła pochwalić się publicznymi łaźniami. Najsłynniejszy adres to łaźnia pod Mesalką przy krakowskim przedmieściu. Łaźnia tutaj słynęła z wielu rzeczy. Może najmniej z kąpieli, najmniej tu było życie towarzyskie. Były dni parzyste i nieparzyste, to znaczy damskie były dni i męskie. Dziś znajduje się tutaj restauracja i winiarnia. Inny adres to Bednarska. Wodę czerpano z Wisły, która była oczyszczana w filtrach. Pisało o tym wielu. W samych kąpielach to może nie bardzo ci pisarze tak wspominali, natomiast wspominali o strumieniach lejącego się wina. Teraz w Warszawie publicznych łaźni nie ma. Nic dziwnego, że higiena kuleje. Myjcie się, dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny.